W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość i miłosierdzie Jezusa. Gromadzimy się przed Tobą, Panie Jezu, bo pragniemy oddawać Tobie chwałę. Wigilię, święta Bożego Miłosierdzia. Chcemy, abyś nam pobłogosławił, abyś udzielił nam wszystkich potrzebnych darów i łask, aby nasza modlitwa płynęła z serca do Twojego serca, aby nam towarzyszyła Maryja, Matka Światłości, Matka Pięknej Miłości, abyś właśnie była z nami, Maryjo, abyś okryła nas swoim płaszczem, ukryła w Twoim niepokalanym sercu, aby ta cała okolica była pełna aniołów, pełna Bożego błogosławieństwa ze względu na Jezusa Chrystusa i na Ciebie. Matko, prosimy, błogosław wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę, za których się wstawiamy, których kochamy. Niech Duch Święty teraz wstępuje na nas. Niech Duch Święty nas teraz wypełnia. Wypełnia nas, Duchu Święty, nasze serca, nasze dusze, nasze ciała. Abyśmy wielbili Boże miłosierdzie. Abyśmy radowali się. Abyśmy byli umocnieni, uzdrowieni. Przyjdź, Duchu Święty, aby nasza wiara wzrosła i nadzieja się umocniła i miłość do Ciebie, do bliźnich była gorętsza. Stąp na nas, Duchu Święty, abyśmy również byli skupieni, abyśmy modlili się tak jak nigdy wcześniej. Przedstaw Panu i Maryi swoje intencje. Bóg wie, jakie masz intencje, ale teraz to uczyńmy. Shalom Maria, 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 Vesola Belon. Adonai, 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 Adonai. Ishalai, Ishalai, Ishalai. Ashalai, Maravero. Adonai, 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 Adonai. Adonai, Adonai, Lelele. Adonai, 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 Adonai. Iverohesal. Dzisiejsze spotkanie to już piąte, Panie Jezu, które przeżywamy pod opieką świętego Jana Chrzciciela. A temat spotkania święty Jan Chrzciciel ogłasza przyjście Jezusa Mesjasza, czyli Twoje przyjście, Panie. Słowa z Ewangelii na dzisiejsze spotkanie. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy. I przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił
idzie za mną mocniejszy ode mnie. A ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać drzemy ku jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. Jan Chrzciciel przyciąga do siebie tysiące ludzi. Głosi im chrzest nawrócenia. Chrzci ich w wodach Jordanu. Wielu ludzi wyznaje swoje grzechy. Upokarza się. Żałuje. Prosi Boga o miłosierdzie, a Jana o modlitwę. Jan to człowiek ubogi w duchu, ubogi zewnętrznie. Ten, który karmi się Słowem Boga, wolą Boga Najwyższego, walczy o dusze ludzkie. Wszystkich prowadzi do nieba, do Syna Bożego, do Jezusa Mesjasza. Jest mocny w Panu, ale ogłasza, że idzie ten, który jest mocniejszy od Niego, który chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. I on czuje się niegodny, aby rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Jan jest pokorny i uniżony. Nie wywyższa się nad nikogo. Chociaż jest świętym człowiekiem, sprawiedliwym. I tym bardziej właśnie jest pokorny przed Bogiem i ludźmi. Duch Święty jest w nim, ale szczególnie będzie zstępował na ludzi, kiedy pojawi się Syn Boży, mocniejszy od Jana. Pan Jezus więc tu jest, ten, który jest mocny, mocniejszy, aby uzdrawiać nas z naszych słabości i grzechów. Dlatego działaj, Panie, w nas. Objawiaj nam swoją miłość. Objawiaj swoje miłosierdzie, swoją dobroć. Chrzcij nas Duchem Świętym i ogniem. Przyjdź do nas, aby każdy z nas był umocniony Twoją mocą z wysoka. Dziękujemy Ci za Jana Chrzciciela. Dziękujemy za to, że przez Niego objawiasz nam, kim jesteś. On przygotował ludzkie serca dla Ciebie. Drogi do Ciebie. My chcemy świętego Jana w tym naśladować. Maryjo, piękna Królowo Nieba, Matko Jezusa Zmartwychwstałego, Matko naszych serc, która nas zgromadziłaś w tym miejscu, Królowo proroków, Królowo apostołów, Królowo ubogich w duchu, bądź z nami, wstawiaj się za nami. Dziękujemy, że jesteś z nami.
Szala Maria, Maria, Maria. Firiovela, Shalei, Alehelei. Adonai, Adonai, Adonai. Adonai. Adonai, Adonai, Adonai. Adonai. Aria, lele, aria. Kirio, shele, lele, lele, la, 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 la. Adonai, 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 Adonai. Adonai, Adonai. Po Twoją obronę. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Święty Janie Chrzcicielu, patronie nasz, Święty Janie Chrzcicielu, patronie nasz, módl się za Janie Chrzcicielu, patronie nasz. Janie Chrzcicielu, patronie nasz. Módl się za nami. Janie Chrzcicielu, Janie Chrzcicielu, patronie nasz. Janie Chrzcicielu, patronie nasz. Módl się za nami. Janie Chrzcicielu, modlitwa do świętego Jana Chrzciciela. Proszę, abyście powtarzali. Święty Janie Chrzcicielu. Święty Janie Chrzcicielu. Proroku miłości. Proroku miłości. Głosie wołającego na pustyni tego świata. Głosie wołającego na pustyni tego świata. Głosie prawdy. Głosie prawdy. Przygotowujący drogę Mesjaszowi. Przygotowujący drogę Mesjaszowi. Jezusowi z Nazaretu. Jezusowi z Nazaretu. Głoszący dobrą nowinę o przebaczeniu. Głoszący dobrą nowinę o przebaczeniu. I zbawieniu w Chrystusie. I zbawieniu w Chrystusie. Wzywający do nawrócenia lud Boży. Wzywający do nawrócenia lud Boży. Przygotowujący ludzkie serca. Przygotowujący ludzkie serca. Ty, który byłeś. Pełen ognia Ducha Świętego. Pełen ognia Ducha Świętego. Ty, który chrzciłeś. Wodą pokutujących. Ty, który ochrzciłeś Jezusa.
umiłowanego Syna Ojca. Umiłowanego Syna Ojca. Módl się za nami. Módl się za nami. Aby cały Kościół. Aby cały Kościół. Na nowo. Na nowo. Prorokował o przyjściu Pana. Prorokował o przyjściu Pana. Aby powstali nowi prorocy. Aby powstali nowi prorocy. W Kościele katolickim. W Kościele katolickim. Pełni ognia i Ducha Świętego. Pełni ognia i Ducha Świętego. I abym ja również. Był prorokiem. Był prorokiem. Miłości i miłosierdzia Jezusa. Miłości i miłosierdzia Jezusa. Amen. Amen. Zaśpiewajmy teraz do Ducha Świętego pieśń. Że powstańmy. Duchu Święty, pouczaj mnie. Duchu Święty, poprowadź mnie. Chcę iść za Tobą, Duchu Święty. Duchu Święty, chcę iść za Tobą, Duchu Święty. Duchu Święty, pouczaj mnie. Duchu Święty, poprowadź mnie. Chcę iść za Tobą, Duchu Święty. Święty, Duchu Święty, pouczaj mnie. Duchu Święty, poprowadź mnie. Chcę iść za Tobą, Duchu Święty. Chcę iść za Tobą, Duchu Święty. Święty, pouczaj mnie. Duchu Święty, poprowadź mnie. Chcę iść za Tobą, Duchu Święty. Chcę iść za Tobą, Duchu Święty. Duchu Święty, chcę iść za Tobą, Duchu Święty. Chcę iść za Tobą, Duchu Święty.
chcemy iść za Tobą, Duchu Święty. Duchu Święty, prowadź każdego z nas. Prowadź to spotkanie. Ufamy Tobie. Kochamy Ciebie, Duchu Święty. Pouczaj nas. Prowadź, poprawiaj, oświecaj. Obdarz swoimi darami, charyzmatami. Dotykaj naszych serc i umacniaj je i uzdrawiaj. Szczególnie ci, którzy mają różne bóle serca, cierpienia wewnętrzne, problemy z sercem, z krążeniem, są osłabieni, przemęczeni, niewyspani. Przyjdź, Duchu Święty. Dotykaj ich serc, ci, którzy mają też lęki, nerwice serca, którzy mają choroby serca. Przyjdź, Duchu Święty. Na tych też, którzy chorują na nowotwory, uzdrawia ich, Panie. Chyba tylko lech. Pan uzdrawia przez dar łez teraz, wewnętrznie, fizycznie. Pan uzdrawia Twoją głowę, Twoje zatoki, Twoje płuca, Twój układ oddechowy. Pan uzdrawia Twoje nerki. I Pan Ciebie teraz pociesza. Pan mówi, jestem z Tobą, jestem przy Tobie. Pan Jezus dotyka wiele serc teraz, właściwie każdego z nas, ale niektórych szczególnie. Twoje serce Pan dotyka, przemienia je i pociesza. I je podnosi. Takie duchowo podnosi. Bierze je w swoje dłonie i podnosi. Umacnia i podnosi. Podnosi do Ojca, do nieba. Wzwyż. Z ciemności do światła. Przyjdź, Duchu Święty. Pan mówi do Ciebie, jestem tym, który może i uczyni dla Ciebie wszystko. Pan mówi, widzę Twoje cierpienie i widzę, że naśladujesz mnie. Widzę, że jesteś podobna do mnie, że jesteś podobny do mnie. Pan daje dar łez i dar też spoczynku, snu w Duchu Świętym, dar też radości. Pan umacnia Twoją wiarę. Pan, dziękuję Ci za to, że zaufałeś Mu, zaufałaś i jesteś tutaj, słuchasz, modlisz się. Bo to jest miejsce wybrane przez Pana, przez Jego miłosierdzie dla Ciebie. Pan uzdrawia kolejne zranienia, kolejne choroby, dolegliwości. Uzdrawia tych, którzy mają różne urazy wewnętrzne, takie psychiczne, emocjonalne, duchowe. Pan leczy z nowotworu klatki piersiowej, płuc, piersi, węzłów chłonnych. Leczy też osoby, które mają chore żołądki, chore jelita. Pan Jezus powołuje Ciebie na prorokinię swojego serca. Pan Jezus powołuje Ciebie na proroka swojego miłosierdzia. Pan wie, jak wiele znosisz dla Jego imienia, dlatego Cię wywyższy i umocni teraz. Pan mówi,
dam Ci łaskę, że wielu przyprowadzisz do mnie. Twoi bliscy będą przyprowadzeni przez Ciebie do mnie. Twoje rodzeństwo, Twoje rodzice, Twój mąż, Twoja żona, Twoje wnuki, Twoi bliscy, Twoi sąsiedzi. Przyprowadza ich do mnie, mówi Pan. A ja ich oddam Ojcu Niebieskiemu, mojemu, Twojemu i mojemu, Waszemu i mojemu Ojcu. Pan Jezus mówi, przeze mnie odbijam w waszych sercach oblicze mojego Ojca, aby było w was oblicze mojego Ojca. Pan uzdrawia uszy osób, które mają problemy z uszami, bóle uszu, nie słyszą albo nie dosłyszą. Pan Jezus też uzdrawia osoby, które mają różne zaniki pamięci, afazję, amnezję. Przyjdź, Duchu Święty. Pan Jezus leczy też osoby, które mają cukrzycę, chorują na cukrzycę, na padaczkę. Teraz Pan Jezus uzdrawia te osoby. Uzdrawia też 13-letnią dziewczynkę, która choruje na takie omdlenia, na takie właśnie taką anemię, omdlenia, anoreksję też. Pan uzdrawia tą dziewczynkę. Pan Jezus leczy małą Julię, która ma 11 lat i choruje na nowotwór główki. Pan Jezus uzdrawia jej główkę. Będą kolejne badania i stwierdzą, że to jest cud. Niemożliwe, ale nie. Główka jej będzie całkowicie uzdrowiona. I nigdy już nie będziesz chorować na... Nie będzie chorować ona na właśnie na głowę. Pan Jezus też leczy osoby, które mają też różne choroby związane z mięśniami, to znaczy różne zanik mięśni, zapalenie mięśni, również też właśnie o sercu ponownie, zapalenie mięśnia sercowego, ale w ogóle o mięśniach. Pan Jezus uzdrawia właśnie osoby, które mają też takie zwyrodnienia różne, też takie właśnie, że chodzi o mięśnie. Kepachetia. Iria, sikiria, 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 sikiria. Pan Jezus leczy teraz osoby, które chorują na różne choroby i nowotwory tarczycy. Mają guzy też na tarczycy. One teraz znikają. Niektóre osoby czują ciepło, gorąco. W tarczycy i w ogóle w tych wszystkich chorych miejscach, o których mówiłem, które Pan uzdrawia. Kepachetia. Teraz będziesz głęboko płakać, bo Pan powołuje Ciebie, umacnia i wzywa, abyś szła za Nim, nie oglądając się na nikogo, tylko na Pana. Oglądaj się tylko patrz na Pana, nie oglądaj się na ludzi. Pan mówi, wiem, jak wiele cierpisz od ludzi. Daję Ci łaskę ochrony przed nimi, przebaczania im, błogosławienia. Ja będę Cię bronił przed nimi. Chociaż pozwalam na te ataki, na te prześladowania, na to cierpienie. Ale żeby Cię upodobnić do siebie i wywyższyć. I uświęcić. Bo ja też byłem wyszydzany, prześladowany i opluwany. Również Pan Jezus uzdrawia osoby, które mają chore stopy, palce, kostki, pięty. W ogóle stopy. Kieriasy, kieriasy, kieriasy.
Szczególnie też Pan Jezus uzdrawia Ulę, która choruje na takie zwyrodnienie lewej stopy. Ona będzie słuchała tej modlitwy. Poczuje też takie ciepło, a właściwie gorąco w swojej stopie lewej, uzdrowienie. I na jej oczach zobaczy, że jej stopa będzie zdrowiała po prostu, będzie się prostowała. Dziękujemy Ci, Królu. Dziękujemy Ci za to, że czynisz swoje znaki, cuda. Zmartwychwstały Boże nasz, Boże miłości, który dajesz się nam, który chcesz, abyśmy Tobie z radością służyli, z bojaźnią, radością, a jednocześnie właśnie Cię uwielbiali, nie bali się Ciebie, tylko ta bojaźń ma być w naszych sercach, aby lepiej Tobie służyć. I chcemy, żeby tak było. Niech będzie bojaźń, miłość, pokora. Przyjmij, Panie, naszą modlitwę naszych ubogich, zranionych serc. Bo modlimy się, jak potrafimy. I chcemy się modlić, jak Ty chcesz. Już teraz prosimy, aby owoce tej modlitwy spłynęły na cały świat, na wiele serc na ziemi, na Kościół, na naszych właśnie bliskich, których kochamy. O tym już mówiliśmy, ale czasem też właśnie też ponawiamy te intencje. Dziękujemy Ci, Panie, za to spotkanie na początku, już teraz, zanim ono będzie się dalej, będzie dalej kontynuowane. Będziemy za chwilę spotkanie najważniejsze z Tobą w Komunii Świętej, w czasie mszy świętej. Dziękujemy, że nas przygotowałeś do tego wydarzenia, do tego spotkania pod opieką Maryi, świętego Jana Chrzciciela. Panie, pobłogosław nam teraz, uklęknijmy.
Siostry, za chwilę rozpocznie się ofiara miłości naszego Pana Jezusa Chrystusa, Eucharystia. W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy słowa Jezusa. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Te słowa Jezus kieruje do 11, którym się ukazał i zarzuca im upór i niewiarę w opowieści o Jego zmartwychwstaniu, tym, którzy Go spotkali. Dzisiaj Jezus te słowa kieruje także do nas. Pragnie, byśmy stali się żywymi świadkami Jego zbawczej obecności i świadczyli o Nim poprzez dobre słowo i miłosierny czyn. Jezus zmartwychwstały, proszę Cię, obdarz mnie głęboką wiarą i poślij mnie tam, gdzie Ciebie nie znają, bym mógł głosić dobrą nowinę o Tobie. Posługuj się mną według swojej świętej woli. Jezus.
się, uwielbiajmy Pana, który Królem jest, alleluja. Jezus Panem jest, On zmartwychwstał, żyje, stoi pośród nas, alleluja. Radujmy się, uwielbiajmy Pana, który Królem jest, alleluja. Jezus Panem jest, On zmartwychwstał, żyje, stoi pośród nas, alleluja. Radujmy się, uwielbiajmy Pana, który Królem Jego miłość i wielkie miłosierdzie.